Hej fan ciekawostek o poranku, mam dla was ciekawą zagadkę. W zasadzie jest to częściowo prawdziwa historia rodem z CSI Miami. Uważajcie na szczegóły. Pewni studenci znajdują się w laboratorium z proteomiki, czyli nauki zajmujące się badaniem białek. Każdy ze studentów dostał za zadanie wyizolować białko, które wylosował. Jeden z etapów tego badania trwa 4 godziny. Nie ma sensu, aby wszyscy czekali, a z drugiej strony nie można było tego zostawić tak samemu sobie. W końcu jakby coś poszło nie tak, 3 tygodnie badań przepadną. Postanowili więc wybrać ochotnika, który będzie opiekował się ich próbkami. W czasie tych 4 godzin czekania, laborantka, która była odpowiedzialna za grupę, okresowo sprawdzała, czy wszystko jest w porządku. Zobaczyła, że w laboratorium ochotnik wymachiwał rękami za okno, aby wygonić muchę, a przynajmniej tak twierdził. Po 4 godzinach wszyscy wracają, aby dokończyć doświadczenie. Jeden ze studentów zauważa opakowanie gumy do rucia, które zostało omyłkowo wyrzucone do pojemnika na niebezpieczne odpadki. 2 dni później przychodzą wyniki ich izolacji białek. Próbki zostały poddane analizie w spektrometrze masowym. Z każdej z przygotowanych przez studentów próbki maszyna pobrała wyizolowaną substancję cząsteczkę pod są serce i rozpaliła ją w próżni, gdzie nadała jej ładunek elektrostatyczny taki sam, jak przy czesaniu włosów grzebieniem. Tak zjonizowane cząsteczki przygotowane przez studentów są rozpędzane i kierowane do detektora. Im cząsteczka lżejsza, albo im większy ładunek dostała, tym bardziej tor ruchu zostanie odchylony. Tak właśnie cząsteczki masywne i naładowane są rozdzielane od lżejszych, bardziej neutralnych. Potem oczywiście wszystkie cząsteczki trafiają do detektora, który bada te odchylenia, na podstawie których można dokładnie stwierdzić, jaka to była substancja. Współczesne maszyny potrafią mierzyć ze zdumiewającą dokładnością takie odchylenia trajektorii. Tak dużą, że bez problemu potrafią ustalić, czy atom ma jeden neutron więcej, czy mniej. Tak właśnie działają techniki radioizotopowego datowania. Maszyna podaje suche dane wszystkiego, co znalazła w próbce, łącznie z zanieczyszczeniami, stąd tak ważna staranna izolacja. Studenci wspólnie analizują wyniki badania spektrometrem mas i odkrywają, że doświadczenie nie wyszło. Jakaś substancja zanieczyściła wszystkie próbki? Sabotaż iluminatów? Atak terrorystyczny talibów? A może to korporacje nie chcą, aby studenci odkryli coś ważnego? Jeśli do tej pory nie domyślasz się, co takiego się stało, słuchaj dalej. Wśród masy zanieczyszczeń, przypominających składem ścieki z najgorszej speluny, jedna szczególnie rzucała się w oczy. Składała się z 264 aminokwasów, czyli cegiełek, z których zbudowane są białka, a ich sekwencja wygląda tak. Aby sprawdzić, co to jest, studenci udali się do jednej z bardziej znanych stron internetowych, która posiada bazę danych wszystkich znanych sekwencji białek. Strona nazywa się BLAST. Na tej stronie studenci odnaleźli link do analizy białek, który ich interesował – Protein BLAST. W polu Enter a Serial Number or FASTA Sequence wkleili oni powyższą sekwencję. Musieli poczekać kilkadziesiąt sekund, w końcu strona uzyskiwała dostęp do wszystkich białkowych baz danych na świecie. Ale wynik, który uzyskali, był tego wart. Wszyscy od razu zrozumieli, co zrobił ochotnik w czasie tych 4 godzin czekania, co skutecznie zanieczyściło ich próbki. Wiedzieli, że białko, które znaleźli, nigdy wcześniej nie pojawiało się w testach w laboratorium. Czy i ty już wiesz, co takiego zrobi? Jeśli tak, to gratuluję. Nie tylko rozwiązałeś zagadkę, ale posiadasz już wiedzę elementarną z biologii molekularnej. Jeśli nie jesteś pewien, czy dobrze odpowiedziałeś, na koniec filmu znajduje się link z odpowiedzią. Mam nadzieję, że udało mi się ciebie zaciekawić. Pamiętaj, że ciekawość nie istnieje bez przyczyny i powinniśmy ją zaspokajać każdego dnia. Bardzo mi pomoże, jeśli polubisz ten filmik. A jeśli chcesz zobaczyć więcej, zasubskrybuj YouTube'owy kanał Ciekawostek o poranku. Możesz nas też znaleźć na Facebooku, Twitterze i Google+. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Pytanie dla ciebie. Czy seriale typu CSI Miami uważasz za prawdziwe?